Mamy różne rodzaje fajerwerków i petard. Przede wszystkim są to petardy hukowe, czyli takie, które odpalamy, rzucamy na odległość około 15 metrów i następnie jest zazwyczaj małe światło, a potem dość duży huk. Oprócz tego mamy wyrzutnie, czyli takie baterie, inaczej nazywane również tortami. Są to skrzynki, w których jest naprawdę dużo ładunku wybuchowego, ułożonych w takich pionowych tubach. I w tym momencie odpalamy w jednym miejscu taki ląd i 100-150 strzałów wyskakuje do góry na wysokość około 15-20 metrów. Oprócz tego jeszcze możemy mieć rakiety, czyli ładunek wybuchowy zamontowany w plastikowym pojemniku przytwierdzonym do patyka. W tym wypadku taki patyk wkładamy do odpowiedniego urządzenia przeznaczonego do tego. Odpalamy rakietę i ona wystrzeliwuje w górę. Ważne jest to, żeby sprawdzić, czy na opakowaniu jest określenie NWP, czyli nie wymaga pozwolenia, lub też może to też być w skala 1, 2 albo wymaga pozwolenia. W tym wypadku, jeżeli będziemy kupować takie fajerwerki w sklepie czy na stoisku w jakimś miejscu, warto sprawdzić, czy takie oznaczenie jest, ponieważ jeżeli czegoś takiego nie będzie, może to świadczyć o tym, że taka fajerwerka, petarda czy cokolwiek takiego innego wybuchowego może być niebezpieczna. Podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, zarówno przy kupowaniu petard, fajerwerków, jak i ich odpalaniu, korzystaniu z nich, jest to, żeby być trzeźwym, ponieważ w momencie, jeżeli będziemy je odpalać pod wpływem alkoholu, mogą zdarzyć się naprawdę dziwne i nieprzyjemne dla nas rzeczy, takie jak oparzenie. Kiedy taka fajerwerka wybuchnie w dłoni, może to być oparzenie któregoś stopnia, a potem szpital lub też niesprawna kończyna. Zdarzyło się tak w ostatnim roku w Sylwestra w Zakopanem, że osoba miała pourywane palce.